Niektóre mają nawet taką karierę, powiedzmy, za sobą i pojawiają się w telewizji, na przykład Dagmara Kazimierska. Co możesz o niej powiedzieć? Czy ją poznałaś? Czy wiesz, jak wyglądała ta jej przeszłość? Miałam okazję poznać Dagmarę. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć ani jednego dobrego słowa o tej osobie. Niestety te wszystkie rzeczy, te brudy, które zostały powyciągane, to jest prawda i przykro mi, że takie osoby trafiają do show biznesu. Tutaj, wiesz, zaraz się posypią komentarze, że ja jestem, ale ja nikomu krzywdy nie robię. Ja jestem dobrym człowiekiem, mam dobre serce, taką drogę sobie wybrałam w życiu. Natomiast pani Dagmara jest po prostu potworem. To, co ona robiła tym dziewczynom, to... Nie wiem, jakich słów użyć, bo jakbym chciała tutaj ci szczerze powiedzieć, to musiałbyś to wypikać po prostu. Ale sama też pracowałaś w agencji towarzyskiej, wiesz, jak to wygląda? Wiem i niestety to, co się dzieje u pani Dagmary, co się działo u Dagmary, to niestety, ale dzieje się w większości agencjach towarzyskich. Jest to niestety wręcz często normą. Teraz już troszeczkę czasy się zmieniły, ale do takich procederów dochodziło bardzo często. A ja mam znajomą, która pracowała u Dagmary, stąd też mam informacje potwierdzone. Zresztą, tak jak też cały czas powtarzam, ja jestem z tego środowiska, no i wie się takie rzeczy. Tak jak ty jesteś dziennikarzem, wiesz co u dziennikarzy, jak to wszystko działa. I ja wiem, jak to funkcjonuje tutaj z tej ciemnej strefy. To dlaczego Dagmara Kazimierska została wybrana właśnie do roli takiej telewizyjnej celebrytki? Jak uważasz? Ja myślę, że media nie do końca zdawały sobie sprawę, co ona robiła. To są podzielone zdania, że część mediów wiedziała, było to ukrywane, część nie wiedziała, więc tutaj akurat z tej strony nie wiem, jak to było. Myślę, że oni nie do końca sobie zdawali sprawę, co tam się wyczyniało w tej agencji u niej. Wiesz, powychodziły te zeznania i od tego się tak naprawdę ta cała afera zaczęła i ludzie zaczęli no sypać, że tak powiem. Też wczoraj widziałam wywiad Julii von Stein i też bardzo podobnie mówi do mnie, więc coś w tym jest. Ludzie się pod niej podwracali, też przyjaciele się podwracali, więc niestety tutaj ta pani jest bardzo złym człowiekiem. I dziwi mnie to, bo często w ogóle jest tak, że nikt nie idzie prowadzić agencji towarzyskiej, nie będąc ze środowiska. Więc być może Dagmara sama tak pracowała często. Ja osobiście nie znam koleżanki, która prowadzi czy prowadziła agencję, a sama wcześniej tak nie pracowała, więc nie rozumiem, czemu ona tak traktowała później te dziewczyny, skoro wiedziała, jak się taka dziewczyna czuje w takiej pracy. Nie mam pojęcia, co nią kierowało. Natomiast jest to bardzo zły człowiek, uważam. Ale wiesz co, niektóre osoby mówią, że Dagmara Kazimierska po jakimś czasie ma szansę wrócić do telewizji jako właśnie ta upadła gwiazda, która przeszła to, co przeszła i ludzie w dalszym ciągu będą się interesować jej życiem. To uważasz, że to jest możliwe? Czy ona wróci do telewizji? Powiem ci tak, to jest bardzo będzie ciekawe zjawisko. Ja to będę z zaciekawieniem obserwować, bo jeżeli ona wróci do tej telewizji po tym, co ona zrobiła, ja tu nie neguję pracy w agencji, tylko to, co ona robiła tym dziewczynom, to ręce mi opadną. Natomiast czy ludzie się będą interesować? Oczywiście, bo ludzie uwielbiają takie nowinki, to jest ciekawe, to jest kontrowersja, no i to się klika.